Kto tam? Dzień dobry, Krzysztof Zapadka, jestem ze spółdzielni. Proszę Pani, doszło do awarii wodociągu w Pani bloku. Proszę mnie wpuścić. No... Muszę zrobić instalację. Nie wpuszczę. Muszę najpierw zadzwonić do mojej administracji i sprawdzić, czy rzeczywiście coś takiego się wydarzyło. Kto tam? Dzień dobry, jestem pracownikiem gazowni. Proszę sprawdzić Pani kuchenkę. I dodatkowo mam na sprzedaż czujniki gazu. Nie, ja nie potrzebuję jej, niczego od Pana nie kupię, dziękuję. Kto tam? Dzień dobry, ja jestem z administracji osiedla i przyszłam na kontrolę. Ale ja nie widziałam żadnego ogłoszenia, niestety nie wpuszczę Pani. Dzień dobry Pani Honorato. Dzień dobry Pani Jadwigo. Tak jak Pani mówiła, dzisiaj był hydraulik, gazownik, Pani z administracji. Nikogo nie wpuściłam, nie dałam się okraść, dziękuję za ostrzeżenie. Bardzo dobrze Pani zrobiła. Zaraz do Pani przyjadę. Bądź ostrożny jak Pani Jadwiga. Kieruj się zasadą ograniczonego zaufania wobec obcych i nie daj się oszukać.